Rotax Max Senior category on the pre-final in the second round in Augstadt-Varis. Rotax Nordic Challenge. As we see, 12 rounds, 12 laps to go. Green lines and start of this race. Ruszyła szóstka kierowców kategorii seniorskiej. Przypomnijmy, tor w Augstadt-Varis 1130 metrów. Tyle mierzy okrążenie tego pięknie położonego kartodromu tutaj nieopodal Wilna, niespełna 40 km na wschód od stolicy Litwy. Tor w Augstadt-Varis. I mamy pierwsze kółko już za nami, prowadzi w tym momencie, w tym wyścigu finałowym, Łotysz Walters Zwiedris, who is in the first position. After him Erich Kuhn i Kairo Kiwi. From Estonia. Okrążeń do przejechania w tym wyścigu, dwa już za nami. Tutaj, tak jak mówiłem przy okazji wcześniejszego wyścigu kwalifikacyjnego, frekwencja w tym wyścigu nie jest powalająca, ale tak jak Państwo słyszeli, wycofało się z rywalizacji w Rotax Nordic Challenge po ogłoszeniu przez promotorów estońskich, że nie będzie biletu na finał światowy, aż 15 zawodników w tej kategorii, a więc potencjał w tej części Europy, a przypomnijmy, że Nordic Challenge to również, a może przede wszystkim kierowcy ze Skandynawii, z krajów nadbałtyckich, ale też z Rosji, z Białorusi, z Ukrainy. Trzecią odsłonę tej rywalizacji będziemy obserwować na polskim torze w Słomczynie na początku sierpnia. Duża impreza Rotax Max Challenge i Nordic Challenge połączone te weekendy wyścigowe. Liczymy na to, że będzie wielu kierowców również z zagranicy. No i przede wszystkim te gwiazdy wielkie DD2, które tutaj będziemy obserwować jeszcze w wyścigu przedfinałowym za kilka chwil. Tymczasem w przedfinale seniorskiej kategorii Walter Zwiedris z Łotwy prowadzi. Dość znaczna przewaga tego lidera, chociaż tuż za jego plecami Erich Kuhn, Kairo Kiwi i Virius Ragnar, trójka estońskich zawodników. Czwarta pozycja to Christians Richters, a piąty jest Saulius Rudokas. Szósty, przepraszam, oczywiście. Position of the Walters Zwiedris, and right behind him three drivers from Estonia, Erich Kuhn, Kairo Kiwi and Virius Ragnar. On the fifth position, Latvian Christians Richters,
sixth position, as you see, Saulius Rudokas. Best lap time, fastest lap of Walter Zwiedris. 51.727. Seven laps to go. W pierwszej rundzie kategorii seniorskiej na Łotwie obserwowaliśmy świetną jazdę przede wszystkim tego, który teraz prowadzi, więc Waltersa Zwiedrisa, który wygrał. Ragnar Wirjus i Kairo Kifi zajęli kolejne miejsca na podium. Całą piątkę widzieliśmy w tej pierwszej rundzie. Jest tutaj jeszcze Saulius Rudokas, który jedzie na szóstej pozycji, daleko, daleko z tyłu za całą stawką. Teraz dość znaczna strata tego, który jest na końcu stawki litewskiego kierowcy. Sauliusa Rudokasa prawie 23 sekundy straty do prowadzącego w tym wyścigu Waltersa Zwiedrisa. Walter Zwiedris na pierwszej pozycji i to jest zwycięzca tej pierwszej rundy. Trójka Estończyków tuż za prowadzącym, a to jest piąty kierowca w tej stawce, to jest Christian Richters i mamy zmianę na pozycjach 2, 3 i 4. W tym momencie Kairo Kivi jest na drugiej pozycji. Zwiedris on the first position and three laps to go in this race. This is pre-final of Max Senior category. And now we see battle for the third position. Erich Kuhn and Virjus Ragnar from Estonia. Czas obserwujemy walkę o trzecią pozycję pomiędzy dwójką Estończyków. Virjus Ragnar z numerem drugim cały czas stara się wyprzedzić Ericha Kuhna. Czy teraz będziemy mieli próbę? Nie, jednak nie. Teraz dojechał do tej dwójki Łotysz Christian Richters. A wydaje się, że mamy chyba ostrzeżenie dla jednego
zawodników. Rozpoczynamy również ostatnie kółko w tym wyścigu. No i tutaj będzie ciekawie, bo walka o trzecią pozycję w tym wyścigu. Widzimy Erik Kohn, Virius Ragnar i Christian Richters. It's a battle for the third position. On the first position, Walter Zwiedlis, second Cairo Kiwi. Tutaj nic nam się już nie zmieni. Zobaczmy teraz lidera przejeżdżającego przez metę. Koniec tego wyścigu dla dwójki pierwszych zawodników i kolejna trójka również bez zmiana, więc Erik Kohn, Virius Ragnar i Christian Richters. Czekamy jeszcze na piątego kierowcę. Zobaczmy. Saulius Rudokas kończy ten wyścig. Oto właśnie szósta pozycja w tym wyścigu. Saulius Rudokas on the sixth positions. I mamy go również na mecie. Więc zakończony wyścig finałowy seniorów. Szóstka zakończyła już swoją rywalizację zwycięzcą. Walter Zwiedris, drugi Cairo Kiwi, trzeci Erik Kohn.